Witam serdecznie, tutaj Gilkon i to kolejny odcinek World of Tank. Dobra, ale zanim zaczniemy bitwę, chciałbym wam opowiedzieć, bo nie tak dawno po obejrzeniu filmiku brzydkiego buraka Godzina dla Ziemi, link dam w opisie, dał on komentarz, że biznesem, który wykorzystuje, nie, biznes, który wykorzystuje przy, nie, dobra, że biznesem wobec przyrody, o, w ten sposób, wiecie, wyślij SMS na misia, jaki procent będzie przeznaczony na ochronę gatunku, w ten sposób, rozumiecie, o co chodzi, że podobny założeniem jest też biznes kłusownictwa. Wiecie, za dany gatunek dostaje pieniądze. Tak samo w biznesie wyśle SMS-a. To jedno i to samo. Tylko że w innej formie. O, w ten sposób. Inaczej jest postrzegane wysyłanie SMS-a, a kłusownictwo. Jedno jest legalne, drugie nie. Ale według mnie jedno i to samo. Lecz pewien użytkownik, którego niku nie pamiętam, dam w opisie jakby co, napisał mi, że co ma jedno do drugiego i że zapamiętałem tam fragment, że miś ma smakować, a jak nie smakuje, to niech zdycha. I chuj z polską przyrodą. I nieważne, że ktoś by był dumny, że mamy niedźwiedzie. Ocenicie sami, co koleś miał na myśli. Nieważne, że mamy przyrodę i jeśli miś nie smakuje, to niech zdycha. Jeśli facet je misie, niedźwiedzie, to koks. Dla mnie jest koksem. Jeśli facet się żywi niedźwiedziami. Dobra, zaczynamy bitwę. O, jestem na górze. Skomentujcie go. Dawam, nie wiem. Dawam link nawet do jego kanału. Co za kole. Facet pewnie myśli, że mleko się bierze z marketu. Tak, pewnie tak. Nie, bo wiesz, szynki są z niedźwiedzia. Jak niedźwiedź nie smakuje, to wiesz, niedźwiedzia szynka, co nie? Co za ludzie. Ale dobra. Nie, wybaczcie, że o tym mówię, ale właśnie mnie tym akurat dość mocno irytował i musiałem to powiedzieć. Dobra, zaczynamy bitwę. A przy okazji, komentujcie, subskrybujcie, rzućcie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Ale co za koleś, naprawdę. Dobra, jedziemy. No, czujmy się. Nie, możemy porozmawiać, jeśli ktoś też myśli, że koleś jest z kosmosu. Jego stwierdzenia są adekwatne do jego rozumowania, to zapraszam do rozmowy. Chyba że uważacie, że on miał rację, że to ja się mylę, twierdząc,
że przyroda polska akurat jest ważna i nie powinno się z niej robić takiego gówna, jak facet opisał. Ale skomentujecie to, dobra. No to zaczynam walkę. Ze stługiem trójką. Bije się. Uciekł. Dobra, jedziemy dalej. O, przy okazji, zacznę robić game logi, bo była większa przerwa. Teraz zacznę, wiecie, pisywać, bo mam parę ciekawych tematów, które są warte rozmowy. Rozmowy, a nie dosowanie przyrody. Przepraszam, ale... Ale naprawdę... Mnie zdenerwował tym stwierdzeniem. Po co przyroda? Wszyscy umrzymy. Zginie. No przyroda w Polsce nie jest ważna. Co to jest przyroda polska? Niedźwiedzie, rysie, żubry. Co to jest? Po co? To może wyginąć. Ach, dobra, nieważne. Nieważne. Fakt. Fakt, ludzie robią biznes na wszystkim, nawet na przyrodzie, ale na Boga. Jak można myśleć, że niedźwiedź może smakować? Dobra, no to będzie na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.